Damski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Młodzi ludzie wiele godzin w tygodniu spędzają nad tym sportem.
Co jest najważniejsze, co wynosisz z treningów z tymi młodymi ludźmi i taka najważniejsza rzecz, którą przekazujesz im podczas wspólnego grania w piłkę? Staram się zaszczepić w nich pasję do uprawiania sportu. Również zachęcam do sportów uzupełniających, czy to będzie koszykówka, czy to będzie tenis. Staram się wytłumaczyć, że każdy przejaw ruchu to jest z korzyścią dla nich. Oczywiście szkoła musi iść razem w parze z tym. Ja mówię swoim zawodnikom na dzień dobry, że muszą mieć dwie pasje w życiu. Piłka nożna i szkoła. Jeżeli to razem współpracuje, mamy później efekty. Dziękujemy bardzo. Tomasz Drążek na jego ręce, Rafał Jurak wręcza puchar Jerzego Juraka. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Korzystając z okazji, że na scenie jest już Natalia Siwiec, bardzo proszę o wręczenie także nagrody MVP dla zawodnika Eagles Chicago, Kevin Przebieda. Bardzo proszę Łukasza Dudkę, przedstawiciela firmy WD. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Magdalena Azuri, odpowiedzialna za promocję radia i telewizji oraz za organizację pikniku jako jedna z bardzo wielu osób. Daniel Bociąga, bardzo dobrze znany redaktor sportowy i polityczny, ale także oczywiście nieodłączny element naszej całej ekipy, jeżeli chodzi o piknik i wszelkie imprezy, które organizujemy. Spotykamy się w bardzo miłym koleżeńskim gronie. Przed chwilą widzieliśmy skrót tego, jak bawiliśmy się świetnie na pikniku w ubiegłym roku i okazało się, że był to historyczny poniekąd piknik, bo już tam się nie spotkamy. Mamy piknik, który odbędzie się oczywiście w najbliższą niedzielę, o tym Państwo wiedzą, ale tutaj już oddam głos Magdzie, która zawiaduje tym wszystkim tak naprawdę. I pierwsze moje pytanie, dlaczego ta zmiana? Tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zeszłoroczny piknik to historyczny w pewnym sensie piknik ze względu na lokalizację, aczkolwiek możemy na pewno powiedzieć, że też historyczne, jeśli chodzi o zabawę, ponieważ ta zabawa, która czeka na Państwa w tym roku, będzie zdecydowanie lepsza. W zasadzie praktycznie już chyba nie jest możliwe, żeby jeszcze lepiej się bawić, ale postaramy się tak zrobić, żeby zabawa była jeszcze lepsza. Jeśli chodzi o lokalizację, to jedna z naszych największych zmian, o której Państwo prawdopodobnie już wiecie, to jest Casa Italia w Stone Park. Przygotowując się w zasadzie już w zeszłym roku do organizacji pikniku, pomyśleliśmy, że warto byłoby coś zmienić i wydawało nam się, że lokalizacja powinna być jedną z takich zmian, które powinniśmy właśnie zastosować. Mamy nadzieję, że to łatwiejszy dojazd do tego miejsca spowoduje też, że Państwo liczniej się pojawią na naszym pikniku. Mamy taką nadzieję naturalnie. No i cóż, mamy nadzieję, że pogoda też dopisze. Wszystko wskazuje na to, że doskonale dopisze, już sprawdzaliśmy. Doskonale będzie. Tak, słonecznie. Tak. Letnie i słonecznie, rzeczywiście. Gdzie dokładnie mieści się Stone Park? Ja przyznam się szczerze, że tam nie byłam, więc będę też tak samo jak nasi telewidzowie i słuchacze radiowi tam po raz pierwszy. Nie wiem, czy ty, Danielu, byłeś tam na pikniku, bo wiem, że kiedyś jeszcze dawno, dawno temu... Ale to jeszcze nie za moich czasów, natomiast wcześniej nie wiedziałem, ale już mniej więcej zorientowałem się w tych okolicach i myślę, że rzeczywiście dojazd będzie z tą częścią, z którą nasi słuchacze czy telewidzowie nie będą mieli najmniejszego problemu, dlatego że wiadomo, że do Yorkville wyprawa zawsze wiązała się to z przeznaczeniem większej ilości czasu, ze spaleniem większej ilości benzyny i pewnie jakoś tak nawet i z ekonomicznego punktu widzenia ta lokalizacja, którą mamy teraz, jest o wiele bardziej korzystna. Jest blisko przede wszystkim, jest blisko. To z każdej strony podobno, prawda? Tak, no można w bardzo łatwy sposób dojechać. Te informacje cały czas na naszej antenie oraz w telewizji. Myślę, że łatwo można te informacje odszukać. No właśnie, ja tylko też dodam, że rzeczywiście będzie bardzo łatwo dojechać z każdego punktu, bez względu na to, czy mieszkacie Państwo na północy, południu, wschodzie czy zachodzie. Łatwy dojazd, ja podam jeszcze adres 3800 Division Street Stone Park. To jest tak naprawdę skrzyżowanie ulic Mannheim i Division, także nie opodal lotniska O'Hare, także bardzo dogodna lokalizacja. A wszystkie drogi prowadzą w najbliższą niedzielę do Stone Park Casa Italia. Tam będzie się odbywał nasz historyczny i tutaj podkreślę jeszcze raz poniekąd piknik, ponieważ poprzednie pikniki zawsze reklamowaliśmy takim hasłem
duży, rodzinny piknik. Teraz to też uległo zmianie, czyli cały czas jakieś niespodzianki i zmiany dla słuchaczy i telewidzów. Tak jest. Zmianie też uległa nazwa samego pikniku. W tym roku nazywa się to Muzyczny Piknik Polskiego Radia 1030 i Telewizji Polvision, ale to wcale oczywiście nie znaczy, że zabraknie atrakcji dla najmłodszych, dla dzieci, bo podobnie jak w ubiegłych latach będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Oczywiście scena, którą będzie prowadził Krzysztof Arsenowicz i tam możemy się spodziewać na pewno atrakcji dla dzieci w postaci szermierki, malowania buziek, różnego rodzaju konkursów, atrakcji. Ja słyszałam, że ta scena w tym roku ma być taką sceną dziecięco-młodzieżową nawet, że nie tylko dla dzieci, ale też i taka bardziej młodzieżowa. Myślę, że możemy podejść do tego, że każdy ma w sobie dziecko, więc zapraszamy także i dorosłych na scenę dziecięcą. Mamy nadzieję, że też tam będą mogli się dobrze zabawić. Także to jest też druga zmiana, która nastąpiła w tym roku, to jest Muzyczny Piknik. No i zaczynamy w zasadzie wszystko na scenie głównej o godzinie 12. Wszystkie występy się zaczynają. W tym roku mamy zaplanowanych aż 6 wykonawców, 6 zespołów, czy 6 artystów. Także od samego południa planujemy do godziny 8. Na pewno non-stop będzie muzyka na dużej scenie. Brzmi fantastycznie, ale to, że jest to muzyczny piknik, oczywiście nie oznacza, że zabraknie takiego elementu, który tak naprawdę od bardzo wielu lat jest jednym z głównych elementów, czyli te zajęcia sportowe. Tutaj zwrócę się do Daniela, bo to jest i rozgrywki piłkarskie, ale też dużo, dużo różnych innych konkursów i zabaw, ale też takich konkurencji, które naprawdę pokazują, czy ktoś ma tą krzepę taką sportową, czy też nie, bo to nie są tylko takie zabawy dla dzieci, prawda? O nie, emocje na pewno są. I tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co Magda powiedziała na samym początku, a mianowicie, że my staramy się każdego roku, aby ten piknik był coraz lepszy. I ja myślę, że też, chociaż aż trudno sobie wyobrazić, dlatego że ten piknik jest organizowany już, prawda, lata. I starać się, aby on był lepszy każdego roku, no to wręcz jest zadaniem niebywałym. Ale też zwrócę na to uwagę, że prestiż tego pikniku, tej imprezy rośnie z każdego roku. Ja muszę przyznać, że od kilku lat zdecydowaliśmy się zorganizować rozgrywki o puchar redaktora Jerzego Juraka w formie rozgrywek drużyn młodzieżowych. I każdego roku staramy się inną grupę, inny przedział wiekowy, aby rywalizował właśnie w tychże rozgrywkach. Są to akademie piłkarskie, właśnie polonijne, których to drużyny występują w tym turnieju. No i jeszcze w tym tygodniu odbieram telefony od chętnych, którzy już po prostu sami dzwonią. Tu już nie trzeba do nikogo dzwonić i prosić i pytać, aby przyjechali, zagrali. Tu już po prostu sami chętni zgłaszają się do udziału w tym turnieju. W tym roku będziemy mieli taką dosyć dodatkowy smaczek, że tak się wyrażę, tejże rywalizacji, dlatego że zrobiła nam się nieformalna rywalizacja północy i południa. Dwie drużyny z północy i dwie drużyny z południa. Chicago Eagles, Hickory Hills, oni już występowali. Polskie Wilki z południa po raz pierwszy wystąpią na tym turnieju. No i stali bywalcy, czyli HDS Eagles oraz Wisła Chicago. Te drużyny od samego początku, odkąd właśnie zmieniliśmy tą formułę i organizujemy to dla drużyn młodzieżowych, one występują. Ja tylko zachęcam do tego, aby wreszcie ktoś wygrał z Eagles, dlatego że oni wygrywali jak do tej pory za każdym razem. Ale to nie było tak, że drużyna Eagles zawsze dominowała. To była naprawdę niezła, fajna i zacięta rywalizacja. Właśnie o to chciałam zapytać, czy jest faworyt w tym roku? No, trzeba zawsze pokonać mistrza, prawda? A tym mistrzem jest drużyna Eagles. Pomimo tych zmian, które nastąpiły w tejże akademii, być może właśnie z tego względu nie jest to taki zdecydowany już faworyt w tym roku, no ale zobaczymy, wszystko zweryfikuje boisko. To są niezwykle fajne zawody, dlatego że fajnie się ogląda właśnie tych młodych adeptów piłki nożnej, uganiających się za piłką absolutnie poważnie. A do tego też rodziców, prawda, którzy przeżywają właśnie chyba bardziej niż te dzieci. Do tego chciałem nawiązać, że bardzo ciekawa jest zawsze z mojego punktu widzenia obserwacja zachowań rodziców, z których każdy chciałby, aby ich pociecha była już, nie wiem, Cristiano Ronaldo albo Leo Messi gdzieś w przyszłości. No i oczywiście gorąco dopingują i zachęcają tychże młodych piłkarzy do tego, aby wkładali jak najwięcej wysiłku i zaangażowania
zaangażowania w rozwój kariery, a to są dopiero pierwsze kroki, a więc no, myślę, że jednak tutaj olbrzymie słowa pochwały dla tych wszystkich trenerów i osób, które pracują w tychże akademiach piłkarskich za to, że wkładają właśnie taki wysiłek i są na tyle zaangażowani, aby właśnie w ten sposób prowadzić swoją działalność. I tak jak powiedziałeś, ten turniej to nie jest jakieś zwykłe kopanie piłki, to jest prawdziwy turniej, który ma sędziów, który rozgrywany na normalnych zasadach, dlatego też myślę... Są medale, co jest główny puchar, no główne właśnie. Trofeum, czyli puchar Jerzego Juraka, który rokrocznie wręcza syn Rafał, nasz redakcyjny kolega, więc myślę, że każdy to traktuje absolutnie poważnie. Czy jeżeli chodzi o jakieś konkurencje sportowe, to wszystko, co się wydarzy na pikniku, czy będą jeszcze inne atrakcje? To jest główna atrakcja, natomiast no, jeżeli ktoś będzie chciał w jakiś sposób gdzieś tam się wykazać, to oczywiście. Zapraszamy serdecznie. To jeżeli chodzi o sport, ale wrócimy teraz na chwilę do pikniku muzycznego, bo też tutaj po raz kolejny powiem, że będzie to moment historyczny dla naszego pikniku. Zawsze na scenie zazwyczaj widzieliśmy jedną gwiazdę, z Polski oczywiście. Tym razem okazuje się, że będą aż dwie. Tak jest. W tym roku mamy aż dwie muzyczne gwiazdy z Polski i myślę, że rzeczywiście to jest sytuacja taka, która nie miała wcześniej miejsca na żadnym polskim pikniku. Dwie gwiazdy to jest Kasia Wilk i Mezo. No, zarówno Kasia Wilk, jak i Mezo wystąpią ze swoimi osobnymi repertuarami. No i na samym końcu oczywiście wykonają wspólne utwory, wspólne największe hity, takie chociażby jak Ważne, czy Sakrum, czy Mamy Siebie. Tego na pewno możemy się spodziewać. Te hity z pewnością wszyscy Państwo znacie. Kasia Wilk na pewno też Państwu znana jest. Jest to wokalistka, która wykonuje muzykę R&B, soul, pop. Jest według znawców, krytyków muzycznych w dziesiątce najlepszych polskich wokalistek. Występowała w chórkach Skaja, czy też z orkiestrą Adama Sztaby. Ci, którzy Państwo kojarzą albo orientują się trochę w muzycznym światku, to na pewno wiedzą, o kim jest mowa. No Kai to nie trzeba przedstawiać, także wiadomo. Także myślę, że chociażby z tego względu warto byłoby przyjść i posłuchać jej utworów, jej piosenek. Mezo od 10 lat nieprzerwanie w czołówce najpopularniejszych hip-hopowców, czy też raperów, jakkolwiek nazwiemy. Także myślę, że rzeczywiście szykuje się bardzo fajna zabawa, fajne koncerty. Mezo zresztą zagorzały kibic piłki nożnej. Jeden z jego utworów to jest przecież futbol i takich jeden z jego bardziej znanych utworów, także myślę, że też usłyszymy ten kawałek. Jak wiadomo, Polacy bardzo lubią kibicować piłce nożnej, zawodnikom i drużynom, także wszystko to się łączy w bardzo fajną całość. Teraz chciałabym, żebyście powiedzieli troszeczkę o organizacyjnej kwestii. Pamiętamy, że na poprzednich piknikach zawsze drużyna, która zajmowała się parkingiem, co było bardzo istotne, bo tych samochodów przyjeżdżają tysiące, zawsze sprytnie działała, oni już wszystko tam wiedzieli, jak to wygląda i tak dalej. Jak to jest zorganizowane teraz? Czy nasi goście nie muszą się bać o to, jak zaparkują, gdzie zaparkują, jak to wygląda? Absolutnie nie ma się czego obawiać, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest zaplanowane. Będzie w tym roku tak samo ekipa, tak jak w zeszłym roku, sprawnych panów, którzy będą kierować się na wolne miejsca, gdzie będzie można zaparkować samochód. Oczywiście w Stone Park jest troszeczkę mniej tego obszaru do parkowania, co jednak nie oznacza, że zabraknie miejsc, bo tego absolutnie się nie boimy. Generalnie rzecz biorąc, też możemy przyjąć, że trochę obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli ktoś chce mieć dobre miejsce, radzimy przyjechać wcześniej i będzie mógł się zaparkować na placu. Ci z Państwa, którzy nie będą mogli przyjechać wcześniej, po południu się pojawią na naszym pikniku, nie będzie problemu też, żeby się zaparkować wokół ośrodka. Tam są uliczki, w których można spokojnie się zaparkować, nie ma żadnych permitów, nie ma żadnych płatnych parkingów i jest bardzo, bardzo dużo wolnego miejsca. Wszystko mamy już ustalone i uzgodnione z urzędem, z mieszkańcami, z policją, także wszystko są jest... Są przygotowani na dobrą zabawę. Wszyscy są przygotowani i już się nie mogą doczekać z tego, co wiemy. Warto też przyjechać wcześniej, dlatego że tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej o tych rozgrywkach piłkarskich, to one rozpoczną się już wcześniej, dlatego że planujemy wystartować po godzinie 12, aby zdążyć przed tą właśnie główną częścią muzyczną, czyli przed tymi największymi gwiazdami, chociaż jak wiadomo, na naszym pikniku gwiazdą jest każdy. I każdy może się poczuć też gwiazdą. Co oprócz muzycznych, to znaczy tak, powiedzieliśmy o tych największych gwiazdach z Polski. Czy możesz zdradzić nam, kto jeszcze będzie występował?
Tak, na pewno pojawią się zespoły lokalne, chociażby zespół Aquaril, to jest zespół naszego kolegi redakcyjnego Sergiusza Zgrzymskiego. Myślę, że niektórym z Państwa dość dobrze znany jest ten zespół, prezentujący muzykę jazz, funk, progressive, więc tutaj myślę, że też zapowiada się całkiem przyjemny czas z tym zespołem. No, może bardziej nie chciałabym zdradzać wszystkich szczegółów, które czekają na Państwa i wszystkich zespołów, które się pojawią, bo to też chciałabym, żeby pozostał pewien element niedopowiedzenia, tajemnicy i niespodzianki. Natomiast mogę zdradzić tyle, że jakiego rodzaju muzycznego raczej możecie Państwo się spodziewać, to na pewno będzie muzyka rockowa, popowa, jazz, funk. To są takie główne nurty muzyczne, których możecie się Państwo spodziewać. Największe przeboje amerykańskie, wielkie hity polskie, tak zwane covery, czyli wykonywane. Będzie można potańczyć. Będzie można pośpiewać, potańczyć, czyli muzyka wszystkim znana, a wiadomo, że lubimy to, co znamy, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście ja dodam jeszcze ze swojej strony, że na pikniku zawsze działa Pullover Studio Radiowe, z którego nadajemy. Ja mam przyjemność co roku też nadawać je jako jeden z segmentów, ale tam ci wszyscy, których znają Państwo z anteny, więc zapraszamy też do słuchania, bo będziemy informować o tym, co na bieżąco się dzieje, ale też jak wygląda pogoda, chociaż to będzie akurat stałe, bo będziemy mówić, że wygląda fantastycznie, bo taka też będzie, bo zamówiliśmy dokładnie taką pogodę. Ja sprawdzałam jeszcze niedaleko przed rozpoczęciem programu, i rzeczywiście wygląda na to, że będzie około 30 stopni Celsjusza i słonecznie, także chyba lepszej nie mogliśmy sobie wymarzyć pogody. A i cóż, czas nas już goni. Wiem, że jest strasznie dużo atrakcji. Powinniśmy jeszcze chyba wspomnieć dwa słowa o jedzeniu i o piciu, bo tego nie zabraknie, prawda? Tego na pewno nie zabraknie. Zawsze u nas można się spodziewać tego, że możecie Państwo zjeść najlepsze polskie jedzenie i wypić najlepsze polskie piwo i tak też będzie w tym roku. Także zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przybywajcie całymi rodzinami. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i jesteśmy przekonani i pewni, że spędzicie z nami wspaniały czas. Na miejscu cała ekipa Radia 1030 Telewizji Polwierzyn, także zachęcamy także do odwiedzania naszego stanowiska radiowo-telewizyjnego. My tam będziemy na miejscu, będziemy także z Państwem mogli zamienić kilka słów. Zapraszamy bardzo serdecznie, myślę, że to będzie takie miłe spotkanie, bowiem takie jest co roku. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na pikniku.